Rozmowa niezależna jest jak sobota. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan redaktor Piotr Nisztor. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Współautor z Cezarym Bielakowskim razem napisaliście taką książkę, Jan Kluczyk, biografia niezwykła. O tej książce było bardzo głośno, zanim ktokolwiek jeszcze ją przeczytał, to za sprawą twojego spotkania z mecenasem Romanem Giertychem. Ja wiem, żebyś bardzo chciał, ale o tym nie będziemy rozmawiali. Zbliża się zima, jakby to powiedzieć. U nas na zakładzie szczerość to norma. Jakbyśmy tu szczerze pojechali, to co wiemy o panu mecenasie sympatycznym. No to myślę, że nie byłby chyba szczęśliwy. Chociaż i tak nie jest szczęśliwy, bo do Senatu się nie dostał. Wiesz co, on być może, nie wiem, Palgo 6, co on by tam czuł i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę o czym innym, że ja mam dzieci, a przydział worek cebuli na dwóch. No. W najnowszym tygodniku Gazeta Polska jest fragment tej książki, o której będziemy z Piotrem rozmawiali. Biografia niezwykła, Jan Kulczyk. Dlaczego niezwykła? No przede wszystkim osoba, o której jest ta książka, była osobą niezwykłą, budzącą ogromne kontrowersje. Było bardzo wielu jego zwolenników, tych, którzy zresztą po śmierci mówili o tym, że jest wizjonerem biznesu. Z drugiej strony była też bardzo duża grupa osób, które twierdziły, że jest to no, osoba o wątpliwej reputacji, która w wątpliwy i kontrowersyjny sposób robiła interesy i doszła do miliardów. Dlatego ten podtytuł Biografia niezwykła właśnie dotyczy biografii człowieka no, niezwykłego, człowieka no, budzącego ogromne emocje i kontrowersje. Jak pisaliście tę książkę? W jaki sposób? No, książka, tak jak powiedziałeś na samym wstępie, praktycznie pracę nad tą książką zacząłem 5 lat temu. 5 lat, które... Zaraz po skończeniu podstawówki. No nie, może aż tak młody nie jestem, ale 5 lat temu, to był gdzieś przełom 2010-2011 roku, wtedy no, wpadłem na pomysł, że taka książka powinna się ukazać, bo jak spojrzeć przecież dzisiaj na półki księgarskie, to praktycznie jest ogromny niedosyt, jeśli chodzi o biografię osób, które są na świeczniku biznesu, o tych wielkich biznesmenach. Nie ma żadnej biografii, a te, które bodajże dwie powstały na temat, nie wiem, czy Aleksandra Guzowatego, czy bodajże jeszcze jedna jakaś powstała, to była raczej hagiografia. Ale to przypadek, prawda, że nie ma? No, przypadek, no tak mówmy, no. W tej waszej książce o Janie Kulczyku jest przedstawiony Kulczyk w sposób, no jakbyś odpowiedział na to pytanie, w jaki sposób wy go opisujecie? No właśnie to jest biografia, która opiera się na pewnym połączeniu tych informacji, do których się udało dotrzeć, które udało się opisać, bo też przecież wszyscy zdają sobie sprawę, że tych informacji był ogrom, tylko nie wszystkie ze względów chociażby prawnych czy no, takich powiedzmy sądowych nie znalazły się w tej książce, ale znalazły się te wszystkie informacje, które zostały zgromadzone w tym ogromnym, wielkim stosie dokumentacyjnym. Zostały one zestawione, co tutaj jest myślę ogromnym naszym sukcesem, z wypowiedziami i stanowiskiem samego bohatera, który tuż przed śmiercią no niestety nie zdążył odpowiedzieć wprawdzie na wszystkie pytania, ale przed śmiercią udało się uzyskać jego komentarze do praktycznie wielu sytuacji. Jak wam się to udało zrobić? W jaki sposób dotarliście no, do myślę, że to, jak z nim porozmawialiście? Myślę, że to niech pozostanie tajemnicą, bo tutaj wielu tajemnic zdradzić przy pisaniu tego typu książki, w ogóle przy pisaniu tego typu ważnych kwestii, czy tekstów, czy książek śledczych, no nie można zdradzać. Ja mogę tylko powiedzieć, że no, Kulczyk zdecydował się na to, żeby odnieść się do tych pytań, które otrzymał. On otrzymywał w partiach te pytania. My odpowiadali, dostawaliśmy odpowiedzi. I myślę, że to, co jest w tej książce istotne i ważne, to jest to, że te jego wypowiedzi odnoszą się do spraw, o których on wielokrotnie... O które wielokrotnie go pytano, a o których jeszcze nigdy nie wspominał, bo chociażby przykładem są kwestie związane z kulisami prywatyzacji telekomunikacji polskiej, czy też kwestii związanych z jego relacjami z byłym dyktatorem, nieżyjącym już libijskim Muammarem Kaddafim. No jest tu bardzo dużo takich historii, komentarzy,
które nigdy dotychczas z ust Jana Kulczyka nie padły. Także zestawienie tego z tymi różnego rodzaju kontrowersyjnymi wydarzeniami, o których było głośno przez lata po 1989 roku, jak i też wcześniej, no bo też opisujemy historię jego rodziny, jego ojca, no myślę, że powoduje, że ta książka jest takim pełnym kompendium wiedzy na temat tego, jak, w jaki sposób dochodził do miliardów i komu i dlaczego to zawdzięcza. No to dziadków wspominacie, zdaje się też. No tam jest cała historia rodziny Kulczyków. Są tutaj wątki obyczajowe. Jest to żonie Grażynie, jest to pani Annie Przetakiewicz. To są drobne fragmenty, nieduże, jest o dzieciach. Kulczyk pierwszy milion dostał od taty. Znaczy taka jest legenda, taka jest legenda. Bo jednak w momencie, kiedy ten przejmował stery tego biznesu, to on już był jednak zamożną osobą. To znaczy on miał na starcie nie tylko pieniądze, bo wiele osób tutaj chyba nie do końca zdaje sobie sprawę. On miał nie tylko pieniądze, on miał ojca, który zapewniał mu pewną tarczę, pewną ochronę. Dlatego jakbyśmy spojrzeli dzisiaj na listę 10 najbogatszych Polaków, to okazałoby się, że Jan Kulczyk jest osobą o tyle niezwykłą, że on już miał ojca, który musiał się zmagać z różnego rodzaju problemami czy taką sytuacją, która w PRL-u no niekoniecznie była związana tylko z merytoryczną działalnością biznesową. Chciałem powiedzieć, że Jan Kulczyk pierwszy milion dostał od taty. Tak on to wielokrotnie przedstawiał. Jaka jest prawda o tym, jak dochodził do pieniędzy, to między innymi tutaj w tej książce jest taki fragment, kiedy pani Jadwiga Łokaj dzwoni o godzinie 7 rano do generała Jaruzelskiego w pewnej sprawie. Nie chcę państwu odbierać przyjemności czytania tego, bo to się świetnie czyta jak kryminał. To daje pojęcie, ta sytuacja opisana przez was, ten telefon pani Jadzi, pani poseł wtedy przecież. Przyjaciółki generała. Przyjaciółki generała. No nie każdy mógł o 7 rano zadzwonić do generała, tak? Bo ma sprawę akurat. To daje pojęcie o tym, w jakich okolicznościach powstawała ta fortuna jeszcze w czasach PRL-u. Ten temat jest tutaj tak trochę liźnięty, tak? To tam można osobny film na ten temat nakręcić. Znaczy myślę, że sama historia nie mówię o imprezach Kulczyka. Henryka Kulczyka jest oddzielną opowieścią, na której kanwie można było oprzeć dobry film sensacyjny z wątkami no bardzo ciekawymi, bo tam jednak te dokumenty, które... Czy to nie jest, Piotrze, ten wątek, ciekawe, którego się najbardziej właśnie Jan Kulczyk obawiał? Odsłonięcia przeszłości ojca i informacji na temat tego, jak on funkcjonował w tej rzeczywistości PRL-u? Znaczy, ja myślę, że generalnie dzisiaj miliarderzy, ci najbogatsi ludzie boją się tego, że jednak ta historia jest, ona nie jest jednoznaczna. To nie jest historia takiego snu amerykańskiego, że no ktoś właśnie, od kucybuta do miliardera dochodzi w sposób łatwy i przyjemny. To jest trudna droga, to jest bardzo brutalny świat i tutaj nie wszyscy myślą miliarderzy, o czym świadczy chociażby to, że półki nie uginają się od ilości książek na ten temat, że jednak oni obawiają się dziennikarzy opisujących ich działania, ich biznesowe podboje. Myślę jednak, że w tej książce to, co pokazuje sposób, w jaki Jan Kulczyk robił interesy, jest ukryte w tych jego relacjach z politykami, bo jak czytałeś, to zauważyłeś, że jest tam bardzo szeroko opisany ten wątek jego relacji, czy z Aleksandrem Kwaśniewskim, którego poznał jeszcze jak zwykłego dziennikarza, czy też z tymi swoimi kolegami, czy koleżankami ze studiów, jak Hanna Suchocka, która w momencie, gdy dostała... Radziła się jego, czy... Czy zostać premierem. Tak. Myślę, że jest tu wiele elementów, wiele historii, które pokazują, że Jan Kulczyk to była osoba, która chyba najlepiej ze wszystkich biznesmenów poruszała się w kuluarach polityki. Tak, tak. No chociażby jedna z najbardziej wpływowych osób w początku lat 90. Mieczysław Wachowski, jego kolega z ławki szkolnej, który otworzył mu bardzo wiele drzwi. No i można byłoby mnożyć tą liczbę nazwisk. Znaczy wiesz, gdyby ta biografia była pisana w Stanach i gdyby to był biznesmen, który zrobił właśnie, spełniając ten amerykański sen, karierę w Stanach,
tam zarobił pieniądze, to pewnie by to było, to pewnie by to była taka historia o tym, jak on tutaj, to jest chyba zaznaczone, jak w 80-tych latach oni produkowali tę bielinkę, tak? I na tej bielince tam robili kasę. No to niech państwo też sobie to przeczytają. No tak, ci, to jest bardzo ciekawe, bo jednak te kulisy, co ciekawe, skąd i w jaki sposób te pieniądze zostały zarobione przez Jana Kulczyka, jego ojca Henryka, to mimo wszystko w tych mediach nie do końca się pojawiały, bo tu jest A bardzo, skąd? To było zawsze... tu jest bardzo dokładnie opisane, na czym ten interes był robiony, w jaki sposób to wyglądało i to, co jest moim zdaniem najważniejsze, jest pokazana otoczka. Jest pokazana otoczka tego bardzo no, jednak trudnego i mocno wątpliwego okresu PRL-u, gdzie jednak ta działalność biznesowa no, była trudna. Ona się wiązała z koniecznością kontaktów ze służbami specjalnymi, co w przypadku firm polonijnych było niemal obowiązkiem. I z tej książki moim zdaniem bardzo dobrze wynika to, w czym my żyjemy. Jaka jest różnica pomiędzy tym PRL-em, w którym tak były robione te biznesy, a trzecią RP. Słuchaj, czego ty się dowiedziałeś o Janie Kulczyku nowego, jak pisałeś tę książkę? Czego się dowiedziałeś nowego o Polsce? Znaczy, przede wszystkim mi osobiście trudno jest dzisiaj no, podejść obiektywnie do tej książki. No, 5 lat pracy, wspólne no, z Czarkiem godziny, setki godzin, które poświęciliśmy na analizę tych wszystkich materiałów, na też rozmowę z ludźmi. Ja rozumiem, że ty masz emocje, uczucia, byłeś oskarżany o to, że nie chcesz tej książki. No właśnie, co ciekawe, to jest dokładnie ta książka, którą miałem sprzedać i która miała mi dać gigantyczne pieniądze na jakimś rzekomo tajnym koncie, no, co podobno prokuratura sprawdza. No, bardzo ciekawe zresztą, więc mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy tak mocno krytykowali mnie za to, dzisiaj wezmą do rąk tą książkę i przynajmniej w jakiś sposób odniosą się do niej, do tego, co się w niej znajduje, do jej treści i jakąś rzetelną recenzję jej będzie można przeczytać, czy w Polityce, która tak mocno mnie za to atakowała, czy też w Gazecie Wyborczej. Redaktor Wielowiejska może, która mam nadzieję otrzymała tą książkę, będzie w stanie przebrnąć i napisać coś na ten temat. No zobaczymy. Przebrnąć mówisz, a ja powiedziałem, to się świetnie czyta. Bo tak jest, to się świetnie czyta. Jest to historia skrojona na ten czas i myślę sobie, że na taką obszerną, bardziej udokumentowaną biografię Jana Kulczyka no będziemy musieli trochę poczekać, bo to jednak trzeba by poodsłaniać tak wiele rozmaitych tajemnic. Ja myślę, że będzie to niemal niemożliwe z bardzo prostego powodu. To jest troszeczkę tak, że żeby książka była ciekawa, ona musi się czytać. Ten materiał, który udało się zgromadzić przygotowując tą książkę, to było gdzieś około 1,5 miliona znaków, jeśli chodzi już o udokumentowane case'y, które znalazły się w takim, no powiedzmy, tym dokumencie, który my już później do tej książki staraliśmy się, które staraliśmy się umieścić. Więc jakby sama dokumentacja, czyli przebrnięcie przez gigantyczną ilość akt, od akt IPN-u, przez akta w Archiwum Ministerstwa Skarbu, przez różnego rodzaju dokumenty, które można było z innych miejsc Komisja pozyskać. Komisja Orlenowska są tutaj chociażby też, Komisja tak. Orlenowska. Także myślę, że tutaj naprawdę ciężko, oczywiście może to nieskromnie zabrzmi, ale ciężko będzie napisać tą biografię inaczej, w sposób jakiś... Ja myślę o czymś innym, Piotrze. Ja myślę zupełnie o czymś innym. Ja myślę o tym, co Kulczyk mówił, że interesy się robi się z ludźmi, tak, a nie z firmami. I teraz, żeby poznać prawdę o tych wszystkich interesach, tych wszystkich biznesach, to chyba trzeba będzie poczekać, aż ci ludzie, tak jak Kulczyk, odejdą. Bo my się i bez żadnej gwarancji, że nawet wtedy się dowiemy, jak to było. Znaczy ja myślę, że nikomu do końca nie zależało na tym, żeby i nie będzie zależało na tym, żeby mówić o kulisach prowadzonych rozmów, no właśnie, bo jednak te kuluary, co po części poznaliśmy przy okazji taśm, są tak, no powiedzmy, wątpliwe, czy tak mocno budzące kontrowersje, że podejrzewam, że gdybyśmy dzisiaj mieli możliwość nawet wniknięcia w to, to pewnie wszyscy byliby zaskoczeni, jak to wygląda. Cały czas tam w tle tej naszej rozmowy i tej książki
wiszą te taśmy z na przykład rozmowy Kulczyka, trzy chyba takie rozmowy były nagrane z Donaldem Tuskiem, których treści jeszcze były trzy rozmowy, trzy zostały nagrane? Tak. To jest dobre pytanie, bo my w tej książce staramy się odpowiedzieć na to, czy było to możliwe. Oczywiście z punktu widzenia technicznego, jeśli Biuro Ochrony Rządu, które działa w sposób skandaliczny i które jest siedliskiem patologii, dysponuje sprzętem, czyli takim samochodem naszpikowanym elektroniką, o którym my tutaj piszemy, czyli o tak zwanej czarnej owce, bo tak to się nazywa. I ta czarna owca jest odpowiedzialna za to, żeby chronić VIP-ów przed ewentualnym nagrywaniem poprzez kasowaniu, w cudzysłowie, tych wszystkich częstotliwości, które mogłyby doprowadzić właśnie do tych częstotliwości, prawda, nagrywania, czyli chociażby odcięcie od sieci komórkowych i tak dalej, to równie dobrze może działać to w drugą stronę. I jeśli doszło do nagrania rozmowy Donalda Tuska z Janem Kulczykiem na Parkowej, to jest to możliwe tylko i wyłącznie poprzez służby, w tym przypadku BOR. Ale czy doszło do takiego nagrania, my nie wiemy. Biorąc pod uwagę, wiesz, to są spekulacje, tak, ale biorąc pod uwagę, to też o tym wspominacie. Te indolencje służb, która jest tak duża, że sommelier może sobie podrzucić, prawda, wejchertównie o tym myślę, sprzęt i nagrać rozmowę w miejscu, o którym Kulczyk był święcie przekonany, że tam mu nic nie grozi i że wszystko jest, za przeproszeniem, koszerne, no to... Znaczy ciekawe też jest to, że promocja tej książki miała się odbyć początkowo właśnie w Amber Roomie, czyli w tej restauracji w Pałacyku Sobańskim, w której dochodziło do nagrywania nielegalnego tych osób. Ale co ciekawe, początkowo była zgoda na to. Ostatecznie... Żartujesz, tak? Tak, początkowo była zgoda. Niestety wycofano się z tego. Ja do końca tego nie rozumiem, bo mimo wszystko takich biografii powinno być więcej, jeśli ukazuje się pierwsza tego typu biografia. Biografia związana jednak z osobą, która bardzo blisko łączy się z Pałacykiem Sobańskich i z tym Amber Roomem. Oczywiście ze względu na te nagrania może być to dość negatywne pewne postrzeganie. No to spokojnie, dopiero to jest po wyborach, 2 tygodnie, no dajmy im czas, może napiszą, ja wiem. No zobaczymy. W każdym razie szkoda, że nie udało się tej promocji, tej inauguracyjnej właśnie zrobić. Będzie promocja. 9 o 18.30 jest promocja, tak? Zgadza się. 9 listopada, godzina 18.30 w kinie KC, czyli w bardzo ciekawym miejscu. To jest Nowy Świat. No gdzie jest KC, to chyba wszyscy mniej więcej kojarzą, ja wiem. No właśnie, no więc w każdym razie też informacje znajdują się na niezależnej.pl i myślę, że każdy, kto chciałby posłuchać o kulisach przygotowywania tej książki i o tym, co się w niej znajduje, to myślę, że z Czarkiem Bielakowskim... Od czwartku dostępna w księgarniach jest książka, we wszystkich księgarniach? Myślę, że może od jutra nawet i ona przez pierwsze 2 tygodnie będzie w Empiku, a później po 2 tygodniach będzie dostępna we wszystkich księgarniach. Od środy, czyli... Od czwartego. Czyli de facto od 4 listopada. Jan Kulczyk, wydany przez Frondę, biografia niezwykła, Cezary Bielakowski, Piotr Nisztor. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Jestem święcie przekonany, że wszyscy to przeczytają i wiesz co? Wydaje mi się, że może być taka reakcja, że nie będzie reakcji na wszelki wypadek. No wcale bym się nie zdziwił, bo już kilka osób, które miały możliwość takiego zapoznania się, prawda, chociażby ze względu na ewentualne takie prebooki, prawda, które gdzieś tam były wysyłane do różnego rodzaju dziennikarzy, no to niektórzy faktycznie z pewną obawą tą książkę kończyli. Dlaczego? No, dla mnie osobiście trudno jest to wytłumaczyć, bo tak jak powiedziałem, no to napisanie takiej książki powinno być jednym z celów, prawda, dziennikarza śledczego, czy w ogóle dziennikarzy, no bo jednak o kim pisać? No, opisać o tych, którzy są w tym kraju najbardziej, nie tyle znani nawet, ale mają największe możliwości decyzyjne, no, którzy są w jakiś sposób pewnymi ikonami polskiej gospodarki, czy pozytywnymi, czy negatywnymi. Mi to jest kwestia drugorzędna, ale te osoby nadają pewien ton temu, co się dzieje w tym kraju. I napisanie o nich biografii, no to jest coś, co powinno być obowiązkiem dziennikarzy, a tym bardziej dziennikarzy śledczych. Tak, to prawda, ale proszę sobie przypomnieć, kto jakie słowa wypowiadał na pogrzebie Jana Kulczyka, kto co mówił, od Lecha Wałęsy poczynając. I wtedy to ja już bym był taki ostrożny z tym odsłanianiem
wszystkich twarzy III RP. No dlatego to wszystko tylko pokazuje, jak duże emocje budził i będzie budził Jan Kulczyk. Także myślę, że ta książka będzie tą cegiełką małą, która gdzieś będzie wmurowywana w tą historię III RP, bo ja osobiście bardzo żałuję, że dzisiaj ilość książek w ogóle na temat tego, jak tworzyła się III RP, jak wyglądały te mechanizmy początku lat 90. czy w ogóle lat 90., no praktycznie nikt na ten temat wiele nie pisze, poza oczywiście kilkoma osobami, które starają się tutaj o to, aby społeczeństwo dowiadywało się o tym. Dlaczego tak jest, to Państwo po przeczytaniu tej książki będą dokładnie i doskonale wiedzieli. Bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję bardzo. Polecamy.